Witajcie, drodzy widzowie. Ostatnio coraz częściej zdarza mi się dostawać pytania w stylu: kiedy będzie stream? Albo czy streamujesz teraz? Czy będzie stream live dzisiaj? Czy w przyszłym tygodniu będzie turniej? I tak dalej. Zatem, żeby wyjść na wprost potrzebom i waszym oczekiwaniom, chciałem powiedzieć, że od teraz będziemy przykładać jeszcze większą uwagę do komunikacji tego, co i kiedy konkretnie będzie live. A zatem zacznijmy może od rzeczy prostszych. Przełączę się na moją przeglądarkę. Przede wszystkim, jeśli macie w zakładkach naszą stronę StarCraft 2 Pogorzelisko, to jest pogorzelisko.blogspot.com. Link do tego znajduje się pod filmikiem. Tutaj z prawej strony, oprócz wszystkich linków i tak dalej, jest taka sekcja wkrótce, która pokazuje, kiedy będą najbliższe z nadchodzące eventy. No i tak na przykład mamy pokazane, że dzisiaj o godzinie 8 wieczorem mamy finały Gigabyte najlepszy z najlepszych organizowanych przez Morgluma. No i możecie sobie po prostu śledzić nasze postępowania tutaj. To jest jeden ze sposobów. Drugi ze sposobów: na YouTubie ostatnio wrzuciłem taki filmik bardzo ciekawy. Kalendarz wydarzeń Yegalisk Show, instrukcja użycia. Otóż udostępniłem wam, drogie chłopaki i dziewczyny, kalendarz na Google, który można sobie spokojnie dodać do swojego kalendarza właśnie na Gmailu. Instrukcje do użycia konkretne znajdują się w tym filmiku. Link do filmiku oraz konkretne dane dodania kalendarza znajdują się tutaj. Sprawa jest dosyć prosta. Wystarczy albo dodać sobie to, co teraz zaznaczam właśnie, do swojego kalendarza, żeby wyświetlało się w waszych eventach, albo można po prostu kliknąć link tutaj, który zabierze was bezpośrednio do takiej wersji kalendarza, którą będziecie mogli sobie oglądać tak, jak wam pasuje, prawda? Wszystko jest pokazane, jak widzicie. Natomiast wpadłem na jeszcze jeden pomysł, który jeszcze bardziej nam pomoże. Otóż od dzisiaj na Twitchu będziemy w miarę regularnie, nie cały czas, nie zawsze, natomiast będziemy wrzucać w ten taki obrazek, który się pokazuje, jak nie jesteśmy live, będziemy wrzucać program Yegalisk TV. A zatem tutaj będziecie mogli zobaczyć, może teraz na ekranie tego dobrze nie widać, natomiast jak będziecie na Twitcha, to będzie dobrze widać. Tutaj będzie zawsze wypisane, co tydzień minimum będę to update'ował, jak będą wypływać jakieś większe eventy, to też. Natomiast to jest miejsce, gdzie będziecie mogli sobie po prostu przejrzeć i zaplanować swój czas wolny, żeby oglądać nasze show, zaplanować, kiedy byście chcieli, żeby coś się działo. A zatem od teraz nie będziemy już komunikować tego, kiedy wchodzimy live i tak dalej, przez kanały takie jak na przykład Facebook. Wcześniej robiliśmy to hurra, będziemy live na Facebooku co chwilę, natomiast teraz będziemy robić to tylko przy większych eventach. Tylko przy większych eventach będziemy ogłaszać się na forach internetowych. Jeśli chcecie podążać za Yegalisk Show, jeśli chcecie oglądać nas na żywo, zapraszam serdecznie na nasz kanał na Twitchu. Link jest tutaj, mogę myszką teraz najeżdżam na nasz link, prawda? twitch.tv/yegwen, tam możecie kliknąć follow. Jeśli klikniecie follow, na maila będziecie dostawać powiadomienia o tym, kiedy wchodzimy live, a także będziecie widzieć, jaki mamy plan na najbliższe dni. Zatem od teraz już nie będziemy trzymać się poprzednich schematów, od teraz zmieniamy sposób postępowania na ten, że właśnie wszyscy patrzą albo na kalendarz Google'a, albo na to, co jest na Twitchu, albo też na moją stronę domową pogorzelisko.blogspot.com. Tutaj właśnie wszystko jest wypisane. Zatem zachęcam was, drodzy widzowie, szczególnie do używania kalendarza Google, ponieważ z tego kalendarza Google wszystkie informacje wypływają. Tam wrzucamy wszystkie najbardziej bieżące rzeczy, tam są informacje o eventach. Stamtąd to wszystko jest dopiero eksportowane na naszą stronę internetową, a dopiero stamtąd też jest eksportowane na Twitcha w formie obrazka. Zatem jeśli chcecie mieć najbardziej aktualne informacje o Yegalisk Show, Yegalisk TV, zachęcam, subskrybujcie ten kalendarz, instrukcje, tak jak mówiłem, są pod tym filmikiem. No i co? No i myślę, że to wszystko tak naprawdę, drodzy widzowie. W najbliższym czasie będziecie widzieli sporo zmian na Yegalisk Show. Będzie bardziej już prawie Yegalisk TV. Już w przyszłym tygodniu będą dwa dodatkowe dni streamowania. Tak jest, czwartek oraz piątek. Będziemy mieli zagospodarowane przez gości, przez Kejba i przez Zwieracza, którzy na łamach, prawda, Yegalisk TV będą prowadzić szkołę dla Zerga i szkołę dla Terana. Szukamy jeszcze bardzo doświadczonego Protosa, minimum z diamentu lub też mastera,
który byłby w stanie poprowadzić podobną szkołę dla protosów. Natomiast to wszystko jeszcze w powijakach. Więcej informacji będzie się pojawiać już w najbliższych dniach, zatem zachęcam Was do oglądania. A póki co trzymajcie się i pamiętajcie zaglądać do kalendarzy. Nie pytajcie, nie szukajcie po czatach, nie szukajcie po komentarzach pod filmikach. Zaglądajcie do kalendarza, to jest zawsze najbardziej aktualne źródło informacji. Dzięki drodzy widzowie, żegnam się z Wami Jegłem. Papaśki, do zobaczenia na żywo.